zdrowia, szczególnie dla konserwatystów no i tradycjonalistów. W Ameryce to się przekłada teoretycznie na republikanów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No znowu jest podział. Lewica, prawica. Prawica, czyli Bóg, honor, ojczyzna. Lewica, ateizm, międzynarodówka, brak rodziny, złodziejstwo i tak dalej. No, smutne to jest, że od tysięcy lat w sumie jest ten pojedynczy człowiek, który zbuduje społeczeństwo i niby społeczeństwo przedstawiane jako całość, ale w sumie jest kontrolowany przez jedną, jedyną partię socjalistyczną i społeczeństwo jest traktowane jako stado do wytresowania i wychowania. No niestety konserwatyzm i tradycjonaliści, konserwatyści bazują swoje życie na doświadczeniu z poprzednich lat. Socjaliści niestety już od czasów można powiedzieć oświecenia produkują najróżniejsze teorie społeczne, polityczne i tak dalej, no i które one zawsze oscylują, zawsze grają naokoło utopii, zawsze jakieś jest teoria, która nie sprawdza się w praktyce. Socjaliści zawsze, praktyka socjalistyczna zawsze rozwalała społeczeństwo, narody, kraje, całe kontynenty, można powiedzieć. Socjalizm niemiecki rozwalił, można powiedzieć, Niemcy w II wojnie światowej. Socjalizm, komunizm rosyjski tak samo. Na Kubie do tej pory jest socjalizm i ludzie po prostu no cierpią. No i teraz jest to samo. To samo w każdym kraju, no ale szczególnie w Ameryce. Wszystkie te socjalistyczne, demokratyczne stany prowadzone przez gubernatorów, którzy właśnie reprezentują demokratów, no to chcą zamknięcia całego stanu aż do momentu wynalezienia szczepionki. No, tak jak to się dzieje, no ta polityka jest straszna. Straszna dlatego, że ignoruje dane statystyczne, ignoruje liczby, no bo liczby to są najważniejsze. Nie można nic zrobić, nie można nawet dawać zasiłków ludziom bez liczb, tak? I teraz właśnie jest strona konserwatywna, to mówi praktycznie rzecz biorąc, otworzyć, nauczyć się z tego, co jest, i działać, i żyć, i pracować, i płacić podatki. A lewica w zasadzie mówi, czekamy, zamykamy wszystko, czekamy na szczepionki, jak będziemy gotowi. No ale też powód taki, że ani ludzie podatków nie płacą, a często nie zarabiają, często nie dostają zasiłków z podatków innych ludzi, pracują. No i to jest z jednej i z drugiej strony jest dosyć ekstremalne. Zasadniczo no to trzeba by było popatrzeć na całą tą prawdę, która jest pośrodku. No, na co, żeby to zrobić, no trzeba popatrzeć na liczby. Jeżeli ktoś się popatrzy na liczby, no to najwyższy czas jest, żeby otworzyć. Jakie są liczby, jakie są fakty? No fakty są takie, że nieproporcjonalnie starsi ludzie są poszkodowani. Jest obliczone, że mniej więcej ponad 50% zgonów no to było w domach opieki społecznej. 30%, przepraszam, 30% było ludzi w wieku ponad 65 lat i nie w domach opieki, a 20% to było wszystko można powiedzieć innego. Dane z Centrum Kontroli Chorób pokazuje, że około 3%, czyli 30 tysięcy na milion ludzi umarło w domach opieki dla starszych z koronawirusa. No umierali jeszcze z innych powodów, no ale z koronawirusa
no, było to, można powiedzieć, gwóźdź do trumny i nie wiadomo, ile oni by pożyli, no ale taka jest statystyka. Ludzie ponad 65 lat, którzy nie byli w domach opieki, no to dane są 600 osób na milion. A 100 osób na milion to umarło cała reszta populacji na koronawirusa. Normalnie statystyka to jest taka, że na 340 milionów w Ameryce, no to umiera rocznie 3 miliony 400 tysięcy. 1%, to jest mniej więcej 1%, no to umiera z najróżniejszych przyczyn. Także koronawirusa, no to jest 0,01% tego, co normalnie umierało. Także jeżeli się popatrzy, powiedzmy, na grypę w Ameryce zapada 8% społeczeństwa, czyli powiedzmy około 3 milionów, no i z tego umiera 0,01%, czyli około 30-40 tysięcy, tak? Także to są dane statystyczne. Także ta korona, no to jest straszna i niestraszna. Najstraszniejsza to jest to, że rozwaliła ekonomię. Fakty są takie, że ludzie nauczyli się po prostu nie być blisko. To pozwoliło, że cały ten system opieki społecznej trochę się był przyszykowany na tą powiedzmy wystrzelenie tych przypadków. Prawda jest taka, że w wielu szpitalach zaczęli zwalniać ludzi, no bo ludzie przestali chodzić do szpitala właśnie z tej paniki 19. Pozwoliło to również na przyszykowanie najróżniejszych testów. No, na początku to było to wszystko jakoś takie dziwaczne, no ale teraz to już idzie lepiej. No i ludzie nauczyli się dużo więcej o tej chorobie. No, ta bohaterska, można powiedzieć, walka w szpitalach pozwoliła na to, że jest duża pojemność. No ale tak jak mówię, ludzie tak samo przestali chodzić do szpitali, nawet jeżeli mają jakieś zawały, to unikali szpitali. Większość tych władz na poziomie czy lokalnym, czy państwowym ciągle potrzebuje forsy, no ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Cała taka współpraca pomiędzy prywatnymi firmami, tak samo rządowymi, no i firmami czy organizacjami niedochodowymi wprowadza najróżniejsze innowacje, lekarstwa, maseczki, wentylatory i tak dalej, i tak dalej. Zmodyfikowali, powiedzmy, no bo w Ameryce też dużo kładą na pielęgniarki. Pielęgniarki to są prawie jak lekarze, mają dużo uprawnień. Dużo się zaczęło robić, powiedzmy, w telewizji komputerowe, różne takie spotkania wideo. No ale to nie jest ciągle to samo, co samemu pójść, tak? Ale to już zmienia. To już zmienia całe społeczeństwo. Można się powiedzieć, że zmieniło. Dużo ludzi zaczęło pracować z domu, z ofisu, gdzieś tam w rogu. Także highwaye będą, autostrady będą mniej zapełnione. Ludzie będą przyjeżdżali do biura tam na godzinę, dwie, co jakiś dzień. Ale to zmieniło. To zmieniło dramatycznie relacje w pracy. Ale najważniejsza sprawa teraz jest, no to te pomyłki, które zostały zrobione. Pomyłki zostały zrobione przez ekspertów, którzy po prostu liczyli jakoś nieprawdopodobnie. Te modele wszystkie były jakoś dziwacznie porobione. No i to teraz trzeba to wszystko spróbować. W Ameryce siła Ameryki jest to, że ludzie próbują przepraszam, ludzie próbują nowe rzeczy, no ale jednak tutaj to jednak lewactwo wystraszyło Amerykę.
I teraz wszyscy są sparaliżowani, no i się boją otworzyć za wcześnie, że to będzie wszystko wracało, no część się boi, że będzie za późno, no bo oczywiście, że za późno, no to są najróżniejsze problemy w domach, w pracy, ludzie tracą pracę. W poprzednich tych pokoleniach, no to były najróżniejsze, to były wojny, to były też choroby, nie choroby, no ale to wszystko jakoś ludzie bardziej odważnie brali. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że lewica, gubernatorzy lewicowi, no to oni naprawdę myślą, że pieniądze rosną na drzewach, a prawicowi konserwatywni, tym bardziej, że tych prawicowych konserwatywnych, to cała środkowa Ameryka to jest prawicowa konserwatywna, tylko wybrzeża są socjalistyczne. Trzeba zobaczyć, że fakt życia to jest taki, że trzeba popatrzeć na to ryzyko, trzeba wybalansować to ryzyko, co jest co, no i niekoniecznie trzeba ryzykować wszystko, ale trzeba zaryzykować, ile można tolerować. Zablokowanie, zamrożenie na początku, no to było prawidłowe, ale czym dłużej trwa to zamknięcie, no to jest depresja, to są po prostu konflikty w domach, ludzie targają się na życie i tak dalej, i tak dalej. Studenci i uczniowie nie chodzą do szkół, dużo rodzin w zasadzie patrzy w jakąś finansową ruinę. Pożyczki federalne, państwowe, stanowe, no to wszystko idzie na pożyczkach, tak? No bo pieniądze są pożyczane na jakiś procent, no i ktoś gdzieś kupuje między innymi obligacje jakieś chińskie, tak? Także to jest straszna odpowiedzialność ze wszystkich stron. Ameryka potrzebuje zdrowe społeczeństwo, no i zdrową ekonomię. Jeżeli nie ma tych obydwu, no to nie będzie żadnej. Tak, także nie ma zdrowego społeczeństwa bez zdrowej ekonomii i tak dalej. Także dla normalnych ludzi to jest oczywiste. No ale to trzeba wszystko pokazać, żeby ludzie wiedzieli, żeby ludzie znali te liczby, żeby wiedzieli, co się dzieje, żeby to się wszystko zmieniało. Środowiska, czy społeczeństwa miejskie, podmiejskie i wiejskie, no to wszystko, to są różne są wymagania. Te wszystkie taki na ludzki, chłopski rozum, noszenie tych maseczek, sprawdzanie tych pracowników w domach z opieki, ograniczenie takich potężnych spotkań, restrykcje jakieś tych, którzy są chorzy. W Ameryce największy problem to jest to, że nie wyłapywali chorych. No nie wyłapywali chorych. W Wietnamie wyłapywali chorych. No to może nawet nie wyłapywali, ale kontrolowali, pilnowali, pytali się, kto, gdzie, jak był. W Ameryce tego nie ma, bo jest ta prywatna ograniczenia na temat wiedzy medycznej, czy informacji medycznej. I to jest to, co zlikwidowało Amerykę, czy spowodowało to, że nikt się nie pytał, skąd się ci chorzy biorą. Jak zostałeś chory? W Ameryce skoncentrowali się na leczeniu, ale nie napatrzyli, skąd to się bierze. Nie szukali tych, którzy zarażali. Po znalezieniu tych, którzy zarażali, nie patrzyli, gdzie oni dalej zarażają. Nie patrzyli, gdzie tamci ta druga fala zaraża. To nie jest skomplikowane. To nie jest skomplikowane. Od początku to byłem przekonany, że te 2-3 tygodnie, jak zamkną, to będzie tylko chory, kółeczko naokoło chorego, kółeczka naokoło tych chorych i tak dalej. Te 2-3 takie pierścienie i to wszystko będzie wychwycone, kontrolowane i to w Wietnamie właśnie tak robili. W Singapurze tak robili, w Hongkongu robili, w każdym normalnym kraju, który można powiedzieć nie jest najbardziej jakiś taki demokratyczny, no ale oni podeszli do tego, mówią
prawa do informacji medycznej to jedna rzecz, ale prawa do przeżycia społeczeństwa to druga rzecz. No i tam w zasadzie w Ameryce też nie byłoby żadnego naruszania osobistych dóbr, tak? To taka się jest chora interpretacja ochrony praw informacji medycznej, no a to wszystko zaczęło się od tego od dzielnicy Castro w San Francisco, gdzie chorzy na AIDS, homoseksualiści, AIDS i HIV doprowadzili do tego, że właśnie zostały te takie restrykcyjne prawa informacji medycznej. Także nikt z nikim nie może o niczym rozmawiać i między innymi w takiej właśnie panice 19 też nie można. Ludzie muszą zacząć normalne życie. Ludzie muszą zacząć wracać do pracy, muszą chodzić normalnie na ulicy. Jest taka spanikowanie, że ludzie na ścieżce rowerowej, jeżdżąc na rowerze, jeżdżą w maskach, chodzą po drugich stronach i jest 6-7 stóp, chodzą w maskach, biegają w maskach, jeżdżą w samochodach w maskach, no i nikt ich nie informuje. Zostali po prostu tak zastraszeni, wystraszeni, że nie analizują, kompletnie nie analizują. Jak tak się zastanawiam czasami, no to mówię, Jeżeli tak się dzieje, no to ten Hitler naprawdę nie miał dużo roboty, żeby po prostu osiągnąć to, co osiągnął w Niemczech. Na pewno wszyscy ci ludzie, którzy stracili życie z tej Wuhan grypy, czy korony 19, czy panika 19, no to są tragedie. To są tragedie, które trudno zapomnieć, no ale trzeba się czegoś nauczyć. Trzeba jednak popatrzeć na to z perspektywy, jakie jest sprzężenie zwrotne i co powinno być zrobione, co nie było zrobione. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.